No, jesteśmy na fałata. To jest chałupa. Fałata 32. Zostawiony garaż, ale bardzo, bardzo taki niski. Gdzieś może ma gdzieś 1,90 m, nie więcej, nie więcej. Teoretycznie dwustanowiskowy, zawalony różnymi naszymi materiałami, ale ciężki, taki malutki, chyba na malucha kiedyś, co prawda ma kanał, tak? A tu jest uliczka fałata, bardzo wąska, wyjątkowo wąska. Dom z lat 60. Dom z lat 60. można powiedzieć. Dom z lat 60. Dobudowany ten ganek jest. Schody są może najfajniejsze. Takie. No. Proszę bardzo, jedne schody. Drugie schody. No i tam duża działka, bardzo duża działka. Nie wiem, może pójdziemy zobaczyć, jak to wygląda. Działka jest spora. Tu karczowaliśmy trochę, zostało drewna. Tutaj dziki ostatnio były, zryły trochę. O, tu była szklarnia i tu dostęp do ulicy, też fałata następnie. Tu jest kawałek miejskiej działki, tu właśnie, gdzie te zakrzyczenia są, a tam jest taka brama nasza. Tam, gdzie ten beton trójkątny jest, to jest wjazd na tą działkę. Trzeba będzie udrożnić trochę i te drzewa skasować. Już wystąpiłem o zgodę na skasowanie. Tu jest takie pomieszczenie gospodarcze, a tu są właśnie te fundamenty jeszcze tej szklarni. Tej szklarni. Część szklarni już zabrali chłopcy na złom. To musimy poprawić ten daszek. Musimy zrobić ten daszek tak naprawdę. Bo on jest... A, belki tu, w tą stronę. Musimy zrobić ten daszek. Ale to już jak wiosna przyjdzie i będzie kasa jakaś. Żeby to jakoś fajnie wyglądało. No taki przyzwoity jakiś taki. Z kostki nawet. Przeszklenia są, luksfery. Także nieźle to wygląda. No to będziemy musieli też spalić, nie? Tu jest ta planowana ewentualnie ta chałupa i te drzewa niektóre do wycięcia. Orzech wielki i to jakieś nasadzenia. Kiedyś podejrzewam małe, fajne, a teraz trochę tak jakoś za duże wyrosły. Kamienne kule tu są. O, proszę bardzo. Tu taki, o, tu dziki poryły. A tu jest taki, jakaś taka część, letnia szopka, tak. Także tak to wygląda. Wchodzimy do chałupy. Zimno strasznie. Tak to wszystko wygląda tutaj.